Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Maciej Sadlok, zwycięski ten powód na Stadion Śląski. Wygrywamy 1-0 z Kotwicą Kołobrzeg i chyba to był taki mecz, w którym przede wszystkim liczyły się 3 punkty, a ten styl to zszedł na dalszy plan. No dokładnie tak, przede wszystkim 3 punkty były najważniejsze w tym meczu, tak jak mówisz, cel został osiągnięty. Wydaje mi się z przebiegu meczu, że tych bramek mogło chyba więcej trochę wpaść. Natomiast tak wcześniej wspomniałem, wygrywamy, to się dzisiaj liczyło i jestem szczęśliwy po prostu, że znowu na Stadionie Śląskim mogliśmy i dać kibicom i sobie trochę szczęścia. No, trzeba było dzisiaj wierzyć do końca, bo w tej pierwszej połowie, zwłaszcza w tej pierwszej połowie, były sytuacje zmarnowane. Tak, miałeś już taką obawę, że nie wciśniemy? No dokładnie, tym bardziej, że właśnie były te okazje, bo co innego, gdyby tych okazji nie było. Natomiast stworzyliśmy sobie kilka fajnych szans, no a ta piłka jednak nie chciała wpaść i często niestety bywa tak, że potem potrafi się mecz całkowicie obrócić w drugą stronę. Początek drugiej połowy trochę właśnie tak wyglądał, że to trochę Kotwica przejęła inicjatywę. Natomiast na plus oczywiście jest to, że nie był ten początek drugiej połowy taki jak ostatnio w Legnicy, gdzie dostaliśmy szybko 2 bramki i cały mecz został przez nas zawalony. Dlatego cieszymy się, że dzisiaj już to troszkę inaczej wyglądało. Tak naprawdę trudny tydzień za nami chyba, czy taki niecały tydzień, bo te 5 dni po Stalowej Woli, no to podejrzewam, że do najprzyjemniejszych nie należały. No oczywiście, że tak, bo mecz oczywiście zawsze można przegrać, to nie ma wątpliwości, natomiast ten mecz w Stalowej Woli naprawdę bardzo słabo wyglądał w naszym wykonaniu. Nie wiem dokładnie skąd się to wzięło, do tego już nie będziemy wracali, ale rzeczywiście ten tydzień nie był fajny, nie był jakiś super humorach, nie przebiegał, natomiast piłka nożna to oczywiście nie jest zabawa i czasami taki wstrząs też jest ważny. Dużo rozmów przeprowadziliśmy sami, również w swoim gronie i również z trenerami. Jak widać, trochę to pomogło. Dzisiaj są 3 punkty, zdecydowanie inaczej to wyglądało. Nastawienie było zdecydowanie lepsze i czasami nawet jak coś nie wychodziło, to dzisiaj była ta przysłowiowa głowa w dół i oranie nawet do tyłu, także fajnie, że potrafiliśmy to zmienić dość szybko. No tak, jesteśmy Ruchem, musimy od siebie po prostu w tej pierwszej lidze wymagać. Tu nie chodzi o jakiś brak szacunku do rywali, tylko tak to sobie chyba wyobrażamy, że gdy przyjeżdża Beniaminek, to jakąś taką samą naszą jakością czasem takie mecze trzeba umieć przepchać. No zdecydowanie tak, no, piłka nie lubi takiego czegoś. Gdy sobie ktoś za dużo myśli, piłka lubi pokorę i sztuka jest właśnie w tym, żeby zawsze o tym myśleć, zawsze do tego w ten sposób podchodzić z szacunkiem do przeciwnika. Oczywiście nie mówimy tutaj, że w Stalowej Woli szacunku nie było, bo w życiu czegoś takiego nie ma. Natomiast czasami ta głowa potrafi w inny sposób pracować i sztuka jest właśnie w tym, żeby co mecz wyglądało to w sposób normalny i to nastawienie starać się zachować zawsze takie same. Prawie 10,5 tysiąca kibiców dzisiaj na Stadionie Śląskim. No to chyba warto podkreślić, odnotować, bo aura, okoliczności były jakie były, a no kibice znowu nie zawiedli. No oczywiście, to już kibice nas mocno do tego przyzwyczaili, że nas wspierają, pomimo niezbyt ładnej pogody dzisiaj, bo pogoda nie rozpieściła, a kibice byli, kibice dopingowali, kibice się nie odwracają, są z nami i ja również tutaj jako kapitan dziękuję za całą drużynę, bo grając tutaj na Stadionie Śląskim czujemy ich wsparcie. Tych wyjazdów też było ostatnio dużo, trochę pojeździliśmy po Polsce, oczywiście to nie jest żadna wymówka, patrząc na naszą ilość punktów. Ale myślę, że każdy tutaj to z szatni by podkreślił, że tak jak w domu się każdy dobrze czuje, tak my się tutaj też dobrze czujemy i teraz już tych meczów będziemy tutaj więcej rozgrywać. Powiedz, wróciłeś do składu po tej kartkowej pauzie na lewą obronę, jak się grało? No bo ostatnio jak zdecydowanie bardziej nas przyzwyczaiłeś, że jesteś na środku obrony.
No, dokładnie tak. Trochę czasu już tam nie grałem, natomiast powiem szczerze, że w dzisiejszym dniu się fajnie czułem fizycznie, mogłem biegać, dlatego starałem się i również podłączać do tych akcji. Dlatego jestem zadowolony, że ten mecz przebiegał u mnie w ten sposób. Taka była potrzeba, tak trener nas poustawiał. My jesteśmy od tego, żeby realizować założenia i nie było dla mnie z tym problemów. Połowę meczów w życiu grałem z boku, połowę na środku, także kwestia przyzwyczajenia. 17 dni teraz reprezentacyjnej przerwy, przed nami 17 dni do kolejnego meczu ze Stalą Rzeszów. No chyba nie ma co się oszukiwać, no jest nad czym pracować. Dokładnie, no nawet gdyby było dobrze, to jest zawsze nad czym pracować. Wiemy jakie mamy mankamenty, co musimy poprawiać, a nawet te dobre rzeczy również doskonalić, które mamy. Trzeba sobie często przypominać, wracać do niektórych rzeczy, bo tak po prostu jest. Dlatego długa przerwa przed nami. Mam nadzieję, że będzie w bardzo dobry sposób wykorzystana. Nie będę żadnych deklaracji tutaj składał, że przyjdziemy po przerwie na reprezentację i wygramy nie wiadomo ile meczy. Nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby dobrze ten czas przepracować, wykorzystać i w kolejnym meczu walczyć o kolejne punkty. Dzięki, Maciek. Dziękuję bardzo.